To jest pewnie kolejny materiał nagrywany do puszki, który nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ale bardzo często to nagrywanie traktuję jako taką formę rachunku sumienia, jakąś taką formę oczyszczenia swoich myśli i dojścia do głębi problemu. Problem oczywiście jest to, czy zostawać, czy wyjeżdżać. Jeszcze tydzień temu siedziałem sobie na uniwersytecie, martwiłem się trochę o to, co się dzieje w Europie, ale nie podejrzewałem, że cokolwiek złego będzie działo się tutaj, w Kolumbii. Na dzień dzisiejszy pojawiają się coraz bardziej niepokojące informacje. To, co się dzieje w Peru, to, co się dzieje w Ekwadorze. Wszystkie te rządy podejmują bardzo drastyczne środki, aby spróbować powstrzymać rozprzestrzenianie się tego całego tematu. I w Kolumbii już jest nawet co najmniej jedno miasto, w którym jest wprowadzona godzina policyjna. Dosyć wczesna, bo chyba od godziny 16 albo 18, pilnowana oczywiście przez policję. W Peru na ulicach jest wojsko stojące przed hostelami z bronią, nie pozwalają nikomu opuścić hosteli. Ludzie nie mogą wyjechać z Peru, ludzie nie mogą dostać się do swoich domów. Ja na dzień dzisiejszy też jestem tutaj troszeczkę poniekąd uwięziony, ponieważ podróżowanie jakiekolwiek do innych krajów ościennych nie wchodzi w ogóle w grę. Na razie mógłbym się poruszać po Kolumbii, ale co to jest za poruszanie się po Kolumbii i podróżowanie? To też w ogóle nie wchodzi w grę, a istnieje szansa, że za kilka dni czy kilka tygodni będę uwięziony w Medellin. A nawet tam pół biedy, żeby w Medellin. Możliwe, że będę uwięziony w tym mieszkaniu i nie będę mógł go opuścić. To miała być podróż życia, która zaczęła się tam niespełna, ile? 3 tygodnie temu. I spróbuję zrobić taką analizę tego, co siedzi w mojej głowie. Dlaczego chciałbym tu zostać? Chciałbym tu zostać, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Chciałbym tu zostać, ponieważ jest tu coś, nie wiem co powoduje, że chyba już teraz rozumiem, dlaczego ludzie tacy jak Tomek Surdel, jak Bartek bez planu, pomimo tego, że żyli w niebezpiecznym kraju, to nadal chcieli tu żyć. Nie wiem, co to jest. Czy to jest mentalność latynoska, czy ich ogólne podejście do życia, czy pogoda, ale jest coś, co tutaj ciągnie i pomimo tych różnych niebezpieczeństw, które mogą na nas czyhać, chcesz tutaj siedzieć i ja to czuję, pomimo tego, że jestem tu tylko 3 tygodnie. Więc to jest powód, dla którego chciałbym zostać. Drugim powodem, dla którego chciałbym zostać, jest to, że gdzieś z tyłu głowy siedzi mi to, że może mnie ominąć coś ciekawego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że może mnie ominąć coś ciekawego, że może mnie ominąć przygoda życia. Kolejnym powodem jest to, że to, co teraz robię, to jest moja praca. Jeżeli stąd wyjadę, to poniekąd rzucam swoją pracę, tak? I to się może odbić diametralnie na reszcie mojego życia. Tak o tym teraz myślę, bo jeżeli będę siedział w Polsce, to nie będę pracował. Nie będę robił tego, co lubię, tego, co kocham. Nie mam pojęcia, jak wygląda obecnie sytuacja w Warszawie ze znalezieniem pracy w związku z tym wszystkim, co się dzieje. Wydaje mi się, że rynek pracy też może być troszeczkę w bardzo nieprzewidywalnej kondycji. To wszystko przestaje wyglądać tak, jak wyglądać miało, bo no, jak widzicie, siedzę sam w mieszkaniu w Medellinie, piję kolumbijski rum, zastanawiając się, co mam zrobić ze swoim życiem dalej. Dlaczego chciałbym wyjechać? Ponieważ nazwijcie mnie panikarzem, ale boję się, co się może stać, gdy ludzie zostaną przymuszeni do zostania w domu, zostaną tym samym odcięci od swoich prac, czyli od pieniędzy. I znając taki latynoski klimat i latynoskie podejście do życia, może się okazać, że za 2 tygodnie nie będą mieli za co żyć. A jeżeli ludzie nie będą mieli za co żyć i nie będą mieli za co jeść, to nie będą mieli nic do stracenia. A ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, mogą stać się bardzo niebezpieczni. I to jest właśnie ten powód, dla którego chcę wyjechać. Ostatnio to do mnie dotarło po tym, jak chodziliśmy po centrum miasta. Kolejnym powodem jest też to, że ludzie, którzy od samego początku mówili mi spokojnie, nie panikuj, siedź tam, będzie wszystko dobrze, i to ludzie, którzy mieszkali i podróżowali po Ameryce Południowej, dzisiaj praktycznie każda z tych osób napisała mi: wiesz co, stary, spierdalaj do domu. Przemyślałem to wszystko. Faktycznie, jeżeli spełnią się pewne scenariusze, to tam może być po prostu bardzo niebezpiecznie. Ty nie znasz języka hiszpańskiego, nie jesteś obywatelem Kolumbii.
może być dla ciebie tam bardzo, bardzo ciężko. I właśnie między innymi dlatego cały dzień dzisiaj nie myślę o niczym innym, tylko o tym, czy próbować wrócić, czy nie. Sama kwestia powrotu też nie jest łatwa, ponieważ łatwo jest powiedzieć, ok, wracam. Tylko wystarczy wejść sobie na fora backpackerskie na Facebooku, żeby przeczytać, że co chwilę pojawiają się posty ludzi, którzy mają anulowane loty do Europy z informacją dzień przed. Są pewni, że lecą i następnego dnia i nagle mail, boom, odwołaliśmy ci lot, możemy ci zwrócić kasę i tyle, nic ci nie możemy innego zaoferować. Więc no, pojawia się problem, bo nawet już teraz albo jeszcze teraz, jak chce się wrócić, to pojawiają się problemy. Tylko jest problem taki, że nie wiadomo, jak to będzie za 2 tygodnie. Czy za 2 tygodnie sytuacja się ustabilizuje i będzie można się coraz swobodniej poruszać, bo ludzie wyjdą z tego szoku, z tej paniki i zaczną myśleć bardzo racjonalnie. Czy może okaże się, że ta taka spirala paniki będzie się nakręcała przez kolejne tygodnie, nie miesiące. Nikt tego nie wie. Jeszcze 1,5 czy 2 miesiące temu problem dotyczył tylko i wyłącznie Chin. Nikt nie podejrzewał, że to przyjdzie do Europy, a tym bardziej nikt nie podejrzewał, że to pójdzie do Stanów Zjednoczonych i do Ameryki Południowej. A tym bardziej, że to wszystko będzie na taką skalę. Bardziej myślę o tej panice niż o samym temacie. Więc tak, jedynym powodem, dla którego nie chcę tu być, to to, że może to dojść do takiej sytuacji, że po pierwsze będzie tu bardzo niebezpiecznie, po drugie ceny mogą pójść bardzo w górę, a po trzecie może dojść do sytuacji, w której będę zamknięty tutaj sam, bez znajomych, bez znajomości języka, wydając gigantyczne ilości pieniędzy na to, żeby się od tego trzymać, bo tak to się może skończyć, dlatego że tutaj nie ma, to nie jest Europa, w której jakieś państwo zadecyduje, że jeżeli Janusze kręcą biznes na żelach antybakteryjnych, to oni otworzą swoją własną fabrykę, żeby sprzedawać to ludziom taniej. Nie wydaje mi się, żeby takie sytuacje miały tutaj miejsce. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo głupio, ale faktycznie i szczerze gdzieś z tyłu mojej głowy siedzi coś takiego, że jeżeli stąd wyjadę, to ominie mnie bardzo dużo ciekawych przeżyć i bardzo dużo ciekawych materiałów, które mógłbym nagrać. Ja o tym teraz myślę. No. A dlaczego chciałem wrócić do Polski? No dlatego, że jednak się okazuje, że człowiek w sytuacji kryzysowej zaczyna tęsknić za domem. Pomimo tego, że dopiero co z niego wyjechałem, to wydaje mi się, że w Polsce będę najbezpieczniejszy. I pomimo tego, że wieści z Polski wcale nie są bardzo pozytywne o tym, jakie mamy braki w ilościach jakichś tam maseczek, lekarzy i tak dalej, no nie napawa to optymizmem, ale mimo wszystko no, tam się wszędzie dogadam, tam mam znajomych, przyjaciół, rodzinę. A z drugiej strony boję się, że moje życie w ogóle będzie bez sensu wyglądało, jak wrócę do Polski, bo jak to, co ja będę siedział w domu, szukał, próbował znaleźć pracę, siedział na chacie 24 godziny na dobę i po prostu wydaje mi się, że utracę całkowicie jakikolwiek sens życia. Bo dopiero co właśnie wyjechałem, dlatego że za długo siedziałem w Polsce i zacząłem już popadać w jakąś deprechę i miałem dosyć w ogóle wszystkiego, co się dzieje w moim życiu. A z drugiej strony jest bardzo nieprzewidywalna sytuacja, która no, spowodowała, że świat dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. I może po prostu lepiej wyjść z założenia, że nie to, że wracam do Polski, tylko po prostu odkładam swoją podróż do Kolumbii o kolejne 2-3 miesiące być może. Pojawiły się właśnie loty z Miami do Warszawy. Jeżeli nic się nie zmieni w polityce międzynarodowej, to bez problemu powinienem dostać się z Kolumbii do Miami za jakieś 600-700 zł i za około tam 2200-2300 do Warszawy z Kolumbii, z Miami. Nie wiem jeszcze tylko, gdzie bym spał, bo minister zdrowia zablokował najem krótkoterminowy, więc nie mógłbym sobie czegoś wynająć na Airbnb, żeby przespać tam te 2 tygodnie kwarantanny. A nie wyobrażam sobie powrotu do domu, bo nie wyobrażam sobie narażania swojej rodziny na ewentualne powikłania tego wszystkiego. Nie wiem, dlaczego zbliżyłem na swój ryj. W ogóle to mi się wydaje, jakby było to w fokus, ale może nie. Ciężko jest myśleć o tym, czy porzucić wyjazd, który jest moim marzeniem, wyjazd, który planowałem od dawna, wyjazd, który w końcu udało mi się w jakimś tam stopniu zrealizować.
ale z drugiej strony tak nie, na dzień dzisiejszy nie będzie wyglądał tak, jak wygląda w oryginalnym planie, czyli jakieś podróże, nauka hiszpańskiego i podróżowanie po Kolumbii, po Ameryce Południowej, no to nie przejdzie, dlatego że wszystkie granice są pozamykane. Chyba to jest dobre podejście, żeby po prostu myśleć o tym tak, że nie rezygnuję z tej podróży, tylko po prostu ją odkładam na później. I ja wrócę do tego Medellin, wiecie co? Wrócę do Medellin, zapiszę się do tego samego uniwersytetu, albo dogadam się z nim, że po prostu mi teraz zawiesili, albo oddali kasę i później to wznowię. I tyle. Mam ze sobą, mam przy sobie 1 000 000 pesos, które wypłaciłem z bankomatu. Mam mnóstwo zakupów porobionych, a te zakupy mogę komuś oddać. Bo na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie potrzebował trochę jedzenia i ktoś, kto tutaj zostaje. Na przykład Łukasz na chwilę obecną planuje zostać w Kolumbii. Miałem nadzieję, że jak usiądę do tej kamery i zacznę sobie robić taki rachunek sumienia, to dojdę do jakichś wniosków, ale teraz jak powiedziałem o Łukasz, to zastanawiam się, czy może nie mógłbym z nim mieszkać i z nim się uczyć hiszpańskiego i tutaj zostać na dłużej. Boję się o swój stan psychiczny po tym, jak wrócę do Polski. Ja się nie boję jak gdyby zarażenia, w sensie jeżeli ja sam będę zarażony i nikogo nie zarażę, to nie boję się o to, że coś mi się stanie, jestem spokojny. To czego się boję, to na przykład, że mógłbym to gdzieś tam rozprzestrzenić. Niezależnie od tego, czy będę w Kolumbii, czy w Miami, czy w Polsce, tak? Dlatego chciałbym podjąć wszelkie środki ostrożności, żeby, jeżeli będę się przemieszczał, to żeby spróbować zminimalizować ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania tego wszystkiego. Wiecie, jeżeli wiedziałbym, że to wszystko będzie trwało miesiąc albo 1,5 miesiąca, to bym został tutaj. Ale co, jeżeli to wszystko będzie trwało 3, 4, 5 miesięcy? No nie wiadomo, nikt tego nie wie. Zamknięty w tym mieszkaniu przez miesiąc bym wytrzymał. Nie wiem, próbowałbym się uczyć hiszpańskiego, albo nie wiem, siedział i grał w gry, nagrywał live'y, ale... bateria pada. Oczywiście istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że kupię teraz bilety do Miami na za 3 dni, a jutro się okaże, że Stany Zjednoczone zabraniają wjazdu na ich teren ludziom z Ameryki Południowej. Na razie zabronili wszystkim z Europy i z Azji całej. Ale to wszystko się może zmienić za 2 dni. Tak samo jak Amerykanie uwięzieni w Peru, ani nie mieli zielonego pojęcia, że za 5 minut nie będą już mogli wyjechać z kraju, tak? Naprawdę jeszcze kilka dni temu byłem o to wszystko spokojny, a dzisiaj to jest po prostu roller coaster emocjonalny. Jak tylko przychodzę do tego domu, to myślę sobie od razu, że muszę uciekać z tego kraju jak najszybciej, z tego regionu. Że muszę wracać do domu. A jak wychodzę, tak jak dzisiaj, jakieś zakupy, jazda metrem, cokolwiek, widzę normalnie tętniące życiem miasto, to myślę, że chcę tu zostać. Ale właśnie pytanie, czy to nie jest złudne, czy to nie jest tak, że oni mają takie samo podejście, jakie mieli Włosi, jakie mieli Hiszpanie. Te południowe narody, które mają taką gorącą krew i się niczym nie przejmują i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak oni teraz na tym wyszli. I nadal nie mówię już nawet o samych efektach zarażeń i tak dalej, ilościach, tylko o tym, jak wygląda tam życie teraz. Ludzie do mnie co chwilę na Instagramie piszą z różnych stron świata i opowiadają o tym, jak wygląda życie u nich w mieście. Że policja, że może dostać mandat, wiele tam tysięcy złotych czy tam euro kary za wychodzenie nieuzasadnione z domu i tak dalej, tylko uzasadnione przypadki, bla, 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 bla. Ale u nas mimo wszystko to jest robione w jakiś cywilizowany sposób, mam wrażenie, a tutaj może dojść do naprawdę różnych dziwnych, krzywych i brutalnych akcji. I o tyle może, na ile miałbym jaja, żeby tutaj zostać, to chyba nie mam wystarczającego zabezpieczenia finansowego, żeby to zrobić. Bo mogłoby wtedy naprawdę, jakby poszło kilka rzeczy nie tak, to mogłoby dojść do sytuacji, w której byłbym bez sprzętu, bez środków do życia i tak dalej, i tak dalej. Jest chyba z ISO z 5000, bo teraz spojrzałem na ekran i widzę, jak tam się wszystko migocze. No trochę mam ciemny obiektyw. Bartek właśnie napisał. Słuchaj, dzisiaj zrozumiałem wreszcie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. No zdecydowanie w ciekawych czasach żyjemy. No dobra, chyba nie ma co kombinować. Muszę podjąć jakieś decyzje. Ja wiem, że pośpiech jest złym doradcą, ale w tym przypadku wydaje mi się, że
pośpiech jest dosyć mocno wskazany, bo sytuacja naprawdę... Może się okazać zaraz, że będę tak samo uwięziony jak ci Amerykanie w Peru. Wtedy w sumie miałbym jeden problem mniej, bo nie miałbym problemu, czy wracać do Polski, czy nie. Ale no, na dzień dzisiejszy taki problem mam. Gdybym miał pieniądze na utrzymanie się tutaj w razie jakiegoś ogromnego kryzysu, to prawdopodobnie bym został. Gdybym miał pieniądze na utrzymanie się tutaj w ramach jakiegokolwiek kryzysu mocniejszego i znał język hiszpański, to myślę, że na pewno bym został. Ale nie mam ani jednego, ani drugiego, więc zostawanie dlatego, żeby ewentualnie... Przepraszam, nie chciałem wam pokazać środkowego palca. Więc zostawanie tylko dlatego, żeby ewentualnie nagrać jakiś fajny materiał na YouTube'a i nadal wykonywać swoją pracę i swoje hobby, jest głupotą. Zgadzacie się ze mną czy nie? Bo ja nie wiem, czy ja się sam ze sobą zgadzam. Już byłem w samolocie i okazało się, że nie lecę. Tym samolotem przyleciał facet z... My szkołowaliśmy i kazali się zawrócić. Nas wywali z samolotu i odkażają wszystko. Nikt nie wie, jakie są procedury, ile to zajmie i czy w ogóle wypuszczą samolot. To jest jakiś koszmar. A właśnie dzisiaj miała lecieć... Dzisiaj widziałem się z nią w Medellin. Kilka godzin temu poleciała do Bogoty i z Bogoty miała lecieć do Frankfurtu. I właśnie się okazało, że to, co się okazało. Jedno, co mówię wset, to wielokropek. A wiecie co? Milion 50 peso. Około... plus minus 1000 zł. Nie wymienię tych pieniędzy. Nie będę wymieniał tych pieniędzy z powrotem na złotówki. I chyba wezmę po prostu je ze sobą do Polski. Może na tym stracę, może na tym zyskam. Nie wiem, cały czas to jak gdyby, wiecie, exchange rate, kurs wymiany pomiędzy złotówką a peso i w ogóle innymi się zmienia. Jednego dnia te peso są warte, złotówka jest warta 850 peso, z innego 1050. Ale wezmę to ze sobą. Chuj. Wracam do domu. Wracam do domu, jeżeli sytuacja się uspokoi i za miesiąc, za dwa świat dojdzie do siebie i zdecyduje, że może jednak troszeczkę przegięliśmy albo pracuje ktoś szczepionkę i przestaniemy wszyscy panikować, to wtedy pierwsze co zrobię, to wezmę całą kasę, jaką mam i kupię bilety do Medellin. Kolumbii. No. Chyba tak zrobię. A te pieniądze i ten film niech będzie mi świadkiem tego, że obiecuję sobie, że ja tutaj wrócę. Najwcześniej, jak to tylko będzie możliwe, bo Ameryka Południowa jest moim marzeniem nadal niespełnionym. I wrócę tutaj najszybciej, jak tylko będę mógł. Wiecie, że mi się chce trochę płakać teraz? Jak o tym wszystkim myślę? Za kilka miesięcy może się okazać, że panikowałem, tak? I że mogłem tutaj siedzieć sobie spokojnie i że wiódłbym spokojne i szczęśliwe życie. A może się równie dobrze okazać, że... Medellin stanie w ogniu. Wtedy będę mógł co najwyżej żałować, że straciłem trochę dobrego materiału, ale nikt by nie wiedział, jakby się skończyło z moim życiem. W ciekawych czasach żyjemy. Halo? Siema, możesz gadać? Siema, no mogę, no. Pojawił się nowy lot do Warszawy. Z Miami do Warszawy w sobotę za 2137 zł 14 groszy. I lot w piątek, czyli pojutrze o 6 rano z Medellin do Miami przez Panamę. Przez Panamę do Miami i z Miami lecimy do tego. I ile kosztuje ten do Miami? 530 zł. Wiesz, to ja już ci robię przelew na Revolucie. Z tym, że dolecimy do Miami 13.17 w piątek. Czekaj.
zmiany czasu. W piątek o 13:17 dolecielibyśmy do Miami, a wylot mamy w sobotę wieczorem. Czyli w najgorszym wypadku musielibyśmy spędzić praktycznie 2 dni na lotnisku. No to chuj, weźmiemy sobie z lądża, weźmiemy sobie z Revoluta, z lądża, VIP lądża i będziemy sobie kurwa siedzieć i ty będziesz mógł nagrać o tym, jak kurwa wracamy do Polski z tym wszystkim, a nie wiem, pokręcimy sobie jakąś bekę, cokolwiek, no ale to chuj. To ja ci mogę już teraz w tym momencie robić przelew. Dobra, 2137 zł 14 groszy kosztuje lot do Warszawy z bagażem rejestrowanym. Dobra. A lot do Miami kosztuje tam mniej więcej 566 tysięcy pesos i też ma bagaż rejestrowany już w cenie, z tego co widzę. Do 23 kilo, tak? Tak, zgadza się. Także no, ale to mówię, od razu do mnie, jak tylko będziesz rezerwował, to pisz i ja i jak najbardziej. Trzeba wrócić, nie ma co, trzeba wrócić, a po prostu wrócimy sobie tutaj. Jak to wszystko się uspokoi. Masz rację, stary. Dobra, jesteśmy tak, w kontakcie wrócimy. Za chwilkę. No. No, na razie. Dzięki. Spoko, spoko. Ja wiem, że zaraz pojawią się ludzie, którzy zarzucą mi, że ja sobie dramatyzuję, że to wszystko jest takie proste, ale podejrzewam, że ludzie, którzy będą tak mówili, nigdy nie byli w takiej sytuacji. W sensie, no nikt nie był nigdy w takiej sytuacji, że mamy pandemię na świecie i nie wiesz, co robić ze swoim życiem, tak? Ale jeżeli ten materiał się kiedyś pojawi, to ja już wiem, jakie będą komentarze w necie. Ja już to widzę. Ale tak wygląda mój proces myślowy. Ja nie wiem, dlaczego w moim mózgu nie ma gdzieś jakiegoś takiego wstydu przed pokazywaniem swoich rozpin, swoich wad albo swoich porażek życiowych, ale może właśnie dlatego robię ten kanał na YouTubie, bo nie mam problemu z pokazywaniem takowych. Jeżeli ten materiał się kiedyś pojawi, to będzie najnudniejszy vlog na świecie. Dobra, to jest strona Copa Airlines, gdzie zaraz będę szukał naszego lotu. Mam tylko nadzieję, że nas wypuszczą w Miami, bo to byłoby w sumie śmiesznie, jeżeli by nas nie wypuścili z lotniska. A właśnie, bo pytanie teraz tylko, na jakie lotnisko jest to lot. A, international. No to w najgorszym wypadku możemy pewnie siedzieć na lotnisku przez 2 dni. Tu jest solo iden. Nie. Cholera, nie rozumiem języka. A, one way. Dobra, solo iden. Mam nadzieję, że dzięki temu zrozumiecie cały mój proces myślowy, który idzie za tym wszystkim. Bezpieczniej się po prostu będę czuł w tym momencie w domu, o ile uda mi się do niego wrócić. Ale myślę, że w tym momencie Stany Zjednoczone są raczej takim dosyć bezpieczną opcją, żeby tam polecieć. Ryje mi to bajer, naprawdę nie jest łatwa decyzja, wiecie? Ale jest to decyzja, którą muszę podjąć. Plus taki, że w sobotę mi się kończy to mieszkanie na Airbnb, czyli w sensie mam wynajęte 4 razy po tydzień, czyli po prostu będę mógł anulować te pozostałe 3 tygodnie ze względu na sytuację i dostanę zwrot kasy, więc to jest jakiś plus. Nie wiem jeszcze tylko, gdzie będę mieszkał w Polsce przez 2 tygodnie w Warszawie, ale no może przynajmniej się uda w jakimś akademiku czy coś. No nie wiem, no chyba wymyślili jakieś izolatki dla tych ludzi, skoro ich tak ściągają masowo do kraju. No ja do domu na pewno nie wrócę. Ja mam wizę do Stanów Zjednoczonych, ale Maciek jej nie ma. I go nie A, dobra, bo będzie miał lot już, wylot ze Stanów, to powinni go wpuścić na 2 dni raczej bez większego problemu, okej. Tak sobie pomyślałem, że jakby nie miał w biletu powrotnego, to mogliby go nie wpuścić na teren USA, ale... Jest ryzyko, ale no ryzyko, które trzeba podjąć po prostu. Podjąłem decyzję, żeby wyjechać z Medellin. Czajcie to po 3 tygodniach pobytu tutaj. I to jeszcze na dodatek wszystko robię na teraz, na gorąco. Mam szczerą nadzieję, że nie będę tej decyzji żałował. Cały czas gryzę się, czy to zrobić, czajcie to. Ale jak się gryzę i myślę o tym, co mogę tu stracić, to głównie myślę o tym, że stracę przeżycia i materiał. Ale mogę stracić coś więcej niż przeżycia i materiał, tak? Nie wiadomo, jak tutaj będzie.
Dobrze. O Jezus, bardzo chciałbym, żebym całym sobą był zgodny z tą decyzją, którą teraz właśnie podejmuję, ale nie jestem. Ale tak samo jak nie byłbym zgodny sam ze sobą w 100%, jakbym podjął decyzję, żeby tu zostać. Cóż, no taki tryb życia wybrałem generalnie i chyba to, że muszę podejmować bardzo dużo trudnych decyzji w swoim życiu, jest wpisane w ten zawód. Zawód, który swoją drogą może umrzeć, jeżeli ta sytuacja się cała jakoś nie ogarnie. No. Wszyscy jesteśmy w dupie, mniej lub bardziej. Ja jestem w dupie, wy jesteście w dupie, tylko nie wiemy jeszcze na jak długo, ale możemy mieć nadzieję, że na krótko i że my wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko Polski, nie tylko Europy, tylko społeczeństwo całego świata podniesiemy się z tego wszystkiego, z tego chaosu jak najszybciej. Swoją drogą zobaczcie, jaka ciekawostka, tanie linie lotnicze i można sobie bez problemu wybierać miejsca w samolocie bez żadnych dodatkowych kosztów, te wszystkie jasno-niebieskie. No i właśnie klikam ostatnie potwierdzenie płatności na stronie lotu. Potwierdzenie wykonania. No i poszło. Error. Wywaliło errora przy płatności i przeniosło mnie właśnie na główną stronę lotu. I nie dostałem żadnego maila od lotu o tym, że zrobiłem rezerwację. I nie pobrałem pieniędzy z konta. Wow, fajnie, mam lot do Miami i właśnie wypieprzyło mi errora na stronie lotdopolski.pl i zajebiście, super. Ciekawe, czy jeszcze jest dostępny. Może w spamie. Nie, w spamie też nie. Czyli możemy założyć, że kompletnie nic się nie stało, że nie dokonałem tej rezerwacji. Chyba. Żebym teraz nie popełnił żadnego błędu, jak taki zły wciskam te wszystkie guziki. Dobra, jeszcze raz. Wszystko powoli, na spokojnie. Imię, nazwisko, data urodzenia, numer 1. Teraz nie chcę żadnego ubezpieczenia, które podstępnie wciskacie z PZU tutaj na stronie. Nie, nie potwierdzę. Kontynuuj. Dobrze, potwierdź i zapłać. Jestem przygotowany na to, żeby potwierdzić w aplikacji też. Proszę, nie wywalaj errora. Potwierdź. Płatność potwierdzona. OK. I wywaliło errora. Super. Bardzo się cieszę. Świetnie zrobiliście tą stronę. Polecam. No flight found for a requested date. To jakim cudem zrobiłem rezerwację przed chwilą, skoro jest no flight found for the requested date? No i your payment is being processed. Czyli wygląda na to, że prawdopodobnie udało mi się właśnie kupić bilety z Miami do Warszawy. Boli mnie naprawdę mocno moja cebula, jak myślę o tym, że dopiero co zapłaciłem tam plus minus 3000 zł po to, żeby się tutaj dostać, a teraz wydałem kolejne 3000 zł po to, żeby stąd wyjechać. Ale z drugiej strony, no to jest chyba to, co powinien zrobić w tym momencie każdy mniej więcej odpowiedzialny człowiek, który jest w takiej sytuacji, w jakiej jestem ja. O której już wam powiedziałem wcześniej, ja powiedziałem wam wszystkie moje rozkminy. Ciężko jest mi w to uwierzyć, bo naprawdę polubiłem Kolumbię i nie tak sobie zupełnie ten wyjazd wyobrażałem, ale też wydaje mi się, że nie ma co się nad sobą użalać, bo wydaje mi się, że w tym momencie są setki tysięcy, jak nie miliony ludzi na świecie, którzy znajdują się w dużo gorszej sytuacji niż ja. Aczkolwiek nie ukrywam, że nie odczuwam ulgi i nie odczuwam szczęścia w tym momencie. Czuję, że zrobiłem to, co powinienem zrobić jako dorosły, odpowiedzialny człowiek. A czy mam rację?
To jest coś, co będziemy mogli ocenić dopiero za... prawdopodobnie, mam nadzieję, że kilka miesięcy. Ale obiecuję sobie i obiecuję wam, że wracam tutaj tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Dziękuję wam wszystkim za to, że pozwoliliście mi w siebie uwierzyć i dzięki wam właśnie jestem tutaj. Dzięki wam robię to, co robię, no, po prostu. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja najbliższa przyszłość, ale myślę, że takie pytanie zadaje sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Już się przestraszyłem, że jakieś anulowanie rezerwacji, a na szczęście tylko potwierdzenie. Dobra, chyba trzeba poinformować o tym Maćka. Halo? Siema, mordo. Mamy loty, tak? Wszystko mam już wykupione, no. Pięknie, pięknie. O której? Kiedy? W piątek lecimy do Miami o 6:52 z przesiadką w Panamie. W Miami lądujemy o godzinie 1:17 po południu. Mamy nadzieję, że cię wpuszczą na teren Stanów Zjednoczonych, bo nie masz wizy, ale na szczęście teraz już Polacy nie potrzebują raczej, ale to wszystko zależy od agenta migracyjnego, ale będzie dobrze. Spędzamy w Miami, stary, o 1:00 lądujemy, a następnego dnia, jeżeli dobrze pamiętam, o godzinie 20:00 z hakiem mamy lot do Polski. O godzinie 21:15. Pięknie to ogarnąłeś. Pięknie. Zróbmy to. Dobra, mordo. Jesteśmy w kontakcie. Wyślę ci zaraz wszystkie te boarding passy i tak dalej. Będziemy musieli zrobić check-in jutro, bo ja ostatnio zapomniałem zrobić check-in i musiałem zapłacić więcej niż za bilet za Ryanaira, żeby się dostać do Modlina. Wysyłaj. Modlina do... Dzisiaj muszę... To ja rozumiem. Tak, spoko. Odreaguj sobie na spokojnie. No i stary, cóż, no wygląda to, że się udało. Miejmy nadzieję, że nic nas nie powstrzyma w międzyczasie i żadne zmiany w prawie. No, dobra, jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się. Na razie, no pozdro. Na razie. Widzicie ten uśmiech na mojej twarzy? No nie widzicie, ale no cóż. Takie jest życie i... W takim momencie wydaje mi się, że odpowiednim pomysłem jest powrót do ojczyzny. To było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko. Chciałbym wam powiedzieć, że ja sobie tutaj siedzę, a wy siedzicie i się męczycie w Polsce, ale wydaje mi się, że niedługo, jak wszystko dobrze pójdzie, to niedługo do was dołączę. Raz jeszcze dziękuję wam za całe wsparcie, jakie od was otrzymuję i za to, że dzięki wam mogę robić to, co robię. I... Mam nadzieję, że vlogi z Kolumbii powrócą szybciej niż się wszyscy spodziewamy. Smutno mi. Na razie, trzymajcie się, cześć.